Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest filmik informacyjny, moi drodzy. Będzie to bardzo krótka informacja odnośnie tego, że na Originie, moi drodzy, wchodzimy sobie na główną stronę Origina. Origin jest po polsku teraz już, także fajnie. Wchodzimy sobie w darmowe gry i specjalny prezent, moi drodzy. Wcześniej specjalnym prezentem i wciąż jest specjalnym prezentem do, moi drodzy, do 16 czerwca. Plants vs. Zombies, ale ja to pisałem już na Facebooku. A teraz chyba wczoraj czy przedwczoraj, moi drodzy, pojawiła się nowa gra za darmo i jest to taka specjalny prezent, to jest taka akcja promocyjna od Origina, moi drodzy, Battlefield 3. Battlefield część trzecia został przeceniony, można tak to powiedzieć, z 54,90 zł o 100% i teraz jest w gratisie, moi drodzy, bezpłatnie do 3 czerwca. Do 3 czerwca to się dzieje aktualnie w czasie rzeczywistym. Ja wrzuciłem ten filmik dosłownie dzisiaj, nagrałem go również dzisiaj. Moi drodzy, na moim zegarze jest 30 maja, 16:42. Także ja szybciutko to obrobię, a wy nie czekajcie, zakładajcie konto i pobierajcie sobie Battlefielda 3, moi drodzy. Klikamy kup teraz, wyskoczy nam okno do logowania się do naszego konta Origin i pobieramy grę. Mamy ją totalnie za friko, wystarczy, że weźmiemy kup teraz i ona już pojawi się u nas na koncie i wtedy możemy sobie ją ściągnąć już w dowolnym momencie. To może być nawet po 3 czerwca. Czy jeżeli macie słabe łącze internetowe i do 3 czerwca będzie Wam się ściągać, to ważne, żeby była już na Waszej liście gier na Waszym koncie Origin. Także moi drodzy, tą informację otrzymałem od jednego z widzów właśnie na YouTubie w wiadomości prywatnej, był to Maximus Games i wielkie dzięki za tą informację, ponieważ teraz jestem w stanie ją przekazać dalej i mam nadzieję, że skorzystacie. Na Facebooku również o tym pisałem i na Facebooka wrzucam bardzo często jakieś ciekawe promocje i informacje dotyczące jakichś darmowych bądź bardzo tanich gier, także też warto zostawić sobie tam lajka u mnie na fanpage'u i dzięki temu będziecie też tam mieli informacje, jeżeli na przykład częściej siedzicie na Facebooku niż na YouTubie, także taka informacja. Okej, moi drodzy, miało być króciutko, także jest króciutko. Z mojej strony to tyle. Widzimy się jutro podczas czego? Jutro będzie Smite i jutro będzie na pewno Dark Souls, moi drodzy, z tego. I jeszcze tutaj taka dodatkowa informacja już o kanale, także wszyscy, którzy już się nasłuchali o Battlefieldzie trzecim za darmo, to już żegnam i pozdrawiam, jeżeli nie chce Wam się słuchać już informacji kanałowych, ale jeżeli chodzi o informacje kanałowe, to moi drodzy, dzisiaj dokładnie o godzinie chyba 18 albo 19, chyba o 19, w piątek 30 maja, będzie aktualizacja Steama i wraz z tą aktualizacją swoją premierę, oczywiście na razie będzie to wersja testowa alfa, jeszcze nawet nie beta, ale alfa, gry, o której już nieraz wspominałem, jest to gra The Forest, moi drodzy. Czekam na tą grę już bardzo, bardzo długo, praktycznie od momentu, kiedy pojawił się pierwszy wpis na stronie producenta, że taka gra powstaje. Także moi drodzy, ja na nią czekałem dosyć długo, ona dzisiaj się pojawia na Steamie, chyba ma kosztować $15 wersja alfa, moi drodzy, i kupno tej wersji alfa upoważnia nas do tak jakby późniejszych update'ów oraz do gry już oryginalnej, jak już będzie miała swoją premierę taką oficjalną, już to nie będzie alfa, beta, gamma i tak dalej, tylko że to będzie już po prostu The Forest i wtedy jak zakupimy sobie tą alfę, to będziemy mieli dostęp także do późniejszych update'ów, także myślę, że $15 tam euro to wychodzi chyba 11 euro, ale znając Steama, to coś co kosztuje $15 będzie kosztowało też 15 euro, ale to wciąż nie jest jakaś mega cena, jeżeli chodzi o nówkę sztukę grę, gdzie jest to gra naprawdę rozbudowana. Jest to gra typu survival horror, ja bardzo długo na nią czekałem, uwielbiam gry typu horror, uwielbiam gry typu survival, a z tego co widzę na polskim YouTubie, chyba wszyscy Polacy i cała młodzież i wszyscy tak naprawdę, którzy na YouTubie jakieś tam filmiki oglądają, to chyba wszyscy za tymi grami przepadają, bo pragnę Wam również powiedzieć, że nie wiem czy zdajecie sobie sprawę,
ale gra tak bardzo popularna na polskim YouTubie, której nazwa to Minecraft, moi drodzy, ona również jest wrzucona do worka z grami Survival Horror. Jeżeli dłużej się zastanowicie, zabierzecie tą całą minecraftową grafikę, a zostawicie samą fabułę gry, to wyobraźcie sobie, że ten ludzik kwadratowy, co tam macha tą rączką, to jest rozbitek, który jest na jakiejś tam opuszczonej, bezludnej wyspie albo na opuszczonym, bezludnym świecie tak naprawdę, bo słyszałem, że niektórzy w Minecrafta potrafili cały czas iść do przodu i przez 8 dni pod rząd nie obejść jeszcze całej planety Minecrafta dookoła, tak? Także no jednak chyba jest to dosyć spora mapa, także umówmy się, że jesteście sami na całym świecie. I moi drodzy, jest survival? Oczywiście, że tak, musicie przetrwać, musicie zbudować sobie szałas, ponieważ w nocy pojawiają się zombiaki, pająki, szkielety i jakieś tam inne jeszcze stworki. I czy jest horror? No moi drodzy, tu właśnie tym horrorem są te potwory pojawiające się w nocy. W dzień jest wszystko super, kaczuszki, świnki, krowy, wszystko fajnie, a w nocy, moi drodzy, zombiaki, duchy, szkielety i te rzeczy. Ja tam w Minecrafta nie grałem, także to ja mówię tylko dosłownie z tego, co wyczytałem i z tego, co widziałem na screenach, na print screenach z gry. Także moi drodzy, tak to wygląda. I The Forest to również jest gra survival horror, w której wcielamy się w rozbitka po katastrofie lotniczej, penetrujemy sobie, zwiedzamy wyspę, która się okazuje zamieszkała przez jakieś plemię, gdzieś tam po jaskiniach się chowają w dzień, a w nocy zaczyna się potyczka pomiędzy nami a nimi, musimy sobie zbudować szałas i tak dalej. Ogólnie sama tak jakby fabuła, podstawa, na czym się gra opiera, jest praktycznie niczym się nie różni od Minecrafta, tylko że grafika, moi drodzy, grafika jest boska. Ja w ogóle się martwię, czy mój komputer tą grafikę uciągnie. Mam nadzieję, że tak, ponieważ czekałem długo na tą grę i jestem w stanie wam nawet powiedzieć, że jeżeli mój komputer nie będzie tej gry uciągał, to ja pierwsze co, to lecę do komputerowego i zmieniam kartę graficzną i dokupuję RAMu, bo warto, naprawdę superowa gra. I moi drodzy, to już jak dzisiaj ona wyjdzie, ja ją od razu sobie kupię i może jeszcze dzisiaj wieczorem uda mi się coś nagrać i jeszcze może dzisiaj wieczorem uda mi się wrzucić, także tak 20, 21, 22 może się pojawić pierwszy odcinek z The Forest i wtedy, moi drodzy, po prostu będzie Smite, Dark Souls i The Forest naraz, to po prostu nie mam pojęcia, czy to mi się uda, ponieważ tak, Smite wrzucam co 2 dni, ze względu na to, że Smite potrzebuje czasu, jak tam wchodzę na grę, to rozmawiam sobie z wami, z widzami, za każdym razem, kiedy jestem online, to tak naprawdę planuję zagrać jedną grę, a mija godzina czy dwie. A jeżeli chodzi o Dark Souls, to postanowiłem wrzucać codziennie, ze względu na to, że gra jest bardzo długa, bardzo obszerna, mnóstwo odcinków z niej prawdopodobnie będzie gdzieś około 60, 70, 80, myślę. Także jakbym to wrzucał raz na 2 dni, to by tak naprawdę cała seria trwała 160 dni, to jest pół roku, to mija się również z celem, a tak powiedzmy miesiąc, dwa, uda się to jakoś tam zamknąć. No i teraz The Forest się pojawi, na tą grę czekałem bardzo, bardzo długo, podejrzewam, że wersja alfa będzie co nieco okrojona, może nie będzie taka piękna graficznie, może nie będzie można wszystkiego robić, ale ona będzie, podejrzewam, na bieżąco update'owana i warto tak naprawdę będzie już nawet w tą alfę się w tą grę wdrażać. Z tego co wiem, na samym początku ma nie być kooperacji, ale czytałem, że planują coś takiego. No i tutaj też trzeba mieć delikatny dystans też do tej produkcji, ze względu na to, że robi ją tylko 4 osoby. 4 osoby siedzą, wspólnie robią cały projekt, także no wyobraźcie sobie grę, gdzie jest obszerna mapa, bardzo dużo dynamiki, tam podobno, moi drodzy, rośliny rosną, więdną, zwierzęta rosną, umierają, możemy tam polować i tak dalej, no wszystko tak naprawdę jest mega rozbudowane, a osób są tylko 4 osoby. Także, moi drodzy, oni wypuszczają tanią wersję alfa ze względu na to, że oni też liczą na wsparcie graczy, że gracze będą grali i będą wysyłali im feedback. Ja oczywiście zawsze jak gram w alfę albo betę jakiejś gry, to zawsze spamuję producentów wszelkimi mailami dotyczącymi informacji, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy znalazłem jakiegoś buga, glitcha, jakiś problem. Ja to wszystko od razu wysyłam.
ze względu na to, że wiem, że jeżeli oni wezmą sobie do serca moje uwagi, to ta gra będzie tylko i wyłącznie lepsza. Jeszcze nie widziałem, żeby po wprowadzeniu podpowiedzi od graczy, bo gracze tak naprawdę dla producentów są najważniejsi, to że po wprowadzeniu podpowiedzi od graczy gra staje się gorsza. No moi drodzy, no tak nigdy się jeszcze chyba nie stało. I tutaj również oczywiście piszcie wszelkie swoje uwagi pod serią z The Forest, żebyśmy mogli wspólnie wspierać tą produkcję, ponieważ jest po prostu warta tego, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co jeszcze? Chyba tylko tyle miałem wam do powiedzenia. Pamiętajcie o tym Battlefieldzie, no i pamiętajcie o tym, że dzisiaj pojawia się to The Forest i że jeżeli pojawi się coś takiego u mnie na kanale, to nie myślcie sobie, że coś mi się stało z kanałem i nagle wrzucam jakąś trzecią serię, nie mając na to czasu. Czasu mam tyle samo, co miałem wcześniej, ale moi drodzy, tam raz na 3 dni, raz na 4 dni mam nadzieję, że uda mi się jakiś jeden odcinek z The Forest wrzucić. Tak to wygląda, ponieważ jak czekam na jakąś grę bardzo, bardzo, bardzo długo, to tak, to jest taka sama sytuacja, jak było z Dark Souls 2, moi drodzy. Ja czekałem na nią tak długo, że już tak naprawdę momentami jedynkę sobie odpalałem i sobie wyobrażałem, że to jest dwójka i robiłem jakieś totalnie rzeczy, której do tej pory nie robiłem, żeby sobie urozmaicić grę. Tak bardzo czekałem na nową część. I z The Forest jest tak samo, także to taka informacja. No i to było chyba na tyle, moi drodzy. Ja zaraz zabieram się za nagrywanie nowego Boga w Smite. I tutaj też dodatkowa informacja dla widzów, którzy są skupieni głównie na serii Smite. Moi drodzy, dzisiaj postaram się nagrać nowego Boga o imieniu Janus. Janus, chyba tak się to czyta, z tego co oglądałem w trailerze. I dzisiaj postaram się nagrać jak najwięcej odcinków z Janusem i żeby nie przerywać serii z Zeusem, ponieważ Zeus powinien jutro się pojawić w formie areny, to moi drodzy, postanowiłem, że być może uda się zrobić tak, żeby w dzień, kiedy ma się pojawić Smite, czyli jutro, pojawi się po prostu Zeus i Janus, tak? I wtedy sobie Dark Souls 2 przesuniemy. I na przykład ten odcinek, co miał być z Dark Souls jutro, to będą w niedzielę 2. W tym i tak dalej, tak? I wtedy po prostu Janus będzie sobie razem z Zeusem wychodził, tak? A Dark Souls będzie sobie co drugi dzień wychodzić, ale też po 2 odcinki. Czyli jakby to statystycznie przeliczyć, to wychodzi na 1 odcinek dziennie. I moi drodzy, wy możecie robić sobie tak, że jeżeli robiliście do tej pory, że oglądaliście jeden dziennie, to możecie sobie to rozłożyć. Jak na przykład tęsknicie bardzo mocno za Dark Souls, no to możecie sobie zrobić jeden odcinek w niedzielę, a drugi odcinek w poniedziałek. Tak naprawdę, bo wtedy po prostu będą 2 w niedzielę, 2 we wtorek, 2 w czwartek i tak dalej, aż ta seria z Janusem się nie wyrówna, jeżeli chodzi o serię z Zeusem, i ona pewnie tam jeszcze gdzieś zahaczy sobie o kolejną serię, ponieważ z Zeusem tak naprawdę już się kończy. Dobrze, moi drodzy, miał być krótki filmik informacyjny, więc był. Ja przypominam jeszcze Battlefield 3 za free do 3 czerwca. Wszyscy zakładamy konta i kupujemy. Ja już Battlefielda, w ogóle ja się strasznie sfrajerowałem, ponieważ ja Battlefielda 3 chciałem od jakiegoś czasu kupić. 2 miesiące temu bodajże go kupiłem na CDPPL. Była bardzo fajna promocja, kupiłem go za 17 zł. I kurczę, teraz Origin jak na złość po 2 miesiącach wystawił Battlefielda 3 za darmo. Także moi drodzy, jesteście w dużo lepszej sytuacji, jeżeli jeszcze nie macie Battlefielda, ponieważ ja mam teraz 2 tak naprawdę klucze do niego. Jeden mam z CDPPL, a jeden mam z Origina darmowy, także tak to wygląda. Szczęścia nie miałem, no ale też współczuję tym graczom, którzy kupili na przykład Battlefielda w dniu premiery, gdzie tam kosztował 100 czy 150 zł. To o Battlefieldzie, moi drodzy. The Forest dzisiaj wychodzi, musi wyjść, bo już była przesuwana premiera chyba nawet 2-krotnie. Gra miała wyjść w grudniu 2013, ale przesunęli, później znowu przesunęli i teraz jest maj. Także moi drodzy, tak to wygląda. To The Forest i jeszcze właśnie Smite, Janus. Za chwilę go nagrywam i postaram się wrzucić jutro razem z Zeusem. Takie są plany. Jest, moi drodzy, piątek, godzina 17.
Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć. Podejrzewam, że dzisiaj czeka mnie zarwana noc z tej okazji, ponieważ będę musiał to wszystko obrobić, będę musiał to wszystko zrenderować, w ogóle muszę to wszystko nagrać, a jeszcze jak wyjdzie The Forest dzisiaj o 19:00, to podejrzewam, że jak już się dorwę do tej alfy i nie będzie żadnych problemów z instalacją i z odpaleniem gry, to podejrzewam, że ja dzisiaj w nocy już nagram ze 3 czy 4 odcinki. Taka będzie moja rządza gry ogólnie. Okej, no i dobrze, moi drodzy, to było na tyle. Taki filmik informacyjny, trochę długi wyszedł, ale bardzo rzadko ogólnie mam okazję nagrywać takie filmy, ponieważ nie mam nawet czasu siąść i pogadać sobie do was tak 15-20 minut. A jak już znalazłem chwilę, i to jeszcze w piątek po południu, gdzie większość ludzi trochę inaczej planuje sobie czas, no ale ja planuję go w ten sposób, spędzam go świetnie. Niektórzy wolą się rozerwać w kinie, niektórzy wolą się rozerwać w barze na mieście, na ognisku u znajomych, a ja wolę się rozrywać właśnie w ten sposób, nagrywając filmy dla was i obrabiając je. Plus jeszcze możemy sobie wspólnie posiedzieć, czy to na Smite, czy to w jakiejś innej grze. Okej, moi drodzy, ja już tego nie będę przedłużał. Pamiętajcie o wszystkim, co tam wspominałem w tym filmie i mam nadzieję, że zobaczymy się całkiem niebawem, bo jeżeli uda mi się nagrać dzisiaj The Forest chociaż jeden odcinek, to on już się dzisiaj pojawi. Ja postaram się zrobić tak, żeby on się już dzisiaj pojawił, także tak to wygląda. Żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć, że o, sztos gra naprawdę warta tych 15 euro czy tam 15 dolarów. Nawet w tej wersji alfa powinę sobie. Ona będzie na razie w single playerze, także nie będzie koopa, ale ma być. I to było w sumie na tyle, moi drodzy. Także wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, życzę wam miłego weekendu. Widzimy się nawet może jeszcze dzisiaj, a jak nie, to na pewno jutro w Smite. I widzimy się za momencik w Smite już online, bo będę nagrywał nowego boga. Także macie okazję ze mną zagrać i ze mną nagrać. Także, moi drodzy, to było na tyle. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się.